Witajcie w ten bardzo specjalny dla nas czas. Jak co roku przygotowałam dla Was kilka propozycji, które być może wpadną Wam w oko i zechcecie je wykorzystać. To jest czas specjalny, czas zadumy i te perfumy właśnie też takie są. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie. Zacznę od zapachu, który jest bardzo elegancki. Nie ma może zbyt dużej projekcji trwałości, ale z pewnością świetnie się wpisze ten klimat. Mówię o Elisab. Jest to Nuit Nour. Zapach, który posiada w sobie nuty drzewne, miód, kadzidło, patchoule, róże, przyprawy, ylang ylang, solar HS oraz czarny pieprz. Dla mnie jest to taka kompozycja dosyć ciemna, mroczna, ale jednocześnie w pewien sposób wesoła. Może dzięki tej róży, która tutaj występuje, która spędza, wprowadza taki element miły, przyjemny, taki element, chciałam powiedzieć, życia, może dziwnie to brzmi, ale wśród tych nutek ta róża jest taka bardzo ożywcza, wnosi powiew świeżości. Mimo tego, że macie tutaj przyprawy, macie tutaj również czarny pieprz, macie nuty drzewne, uważam, że naprawdę może to być strzał w dziesiątkę. Poza tym Elisab nie jest kompozycją bardzo znaną, więc gwarantuję Wam, że połowa pań na cmentarzu nie będzie nimi pachnieć, bo nie ukrywajmy, że o to też troszeczkę nam chodzi. Kolejny zapach, też z mainstreamu, jest to Hugo Boss Alive Absolute. Ja niedawno o nich mówiłam i zrobiły na mnie duże wrażenie. Zresztą ci z Was, którzy oglądali ten film, wiedzą, jakie mam skojarzenia z zapachem ciemnym, wieczorowym, intensywnym. Takim bym nawet powiedziała troszeczkę mrocznym. Dlatego wybrałam je jako propozycję na ten nadchodzący czas, bo w mojej opinii one się świetnie wpisują w to. Naprawdę. Macie tutaj skórę, patchoule i wanilię, ale to nie jest typowa skóra. Wanilii macie tutaj odrobinkę i również patchoula nie należy do tych patchoul tak zwanych strasznych. To jest bardzo dziwna kompozycja. Przepraszam. Właśnie a propos wychodzenia na cmentarze. Tam przeważnie rosną jakieś drzewa, liście, które gniją niestety. Boże, jak to teraz brzmi w odniesieniu do tego wszystkiego, ale ja mam alergię słuchajcie, pleśń, więc cmentarz nie jest dla mnie przyjaznym miejscem o tej porze roku. Ale perfumy same w sobie są naprawdę ciekawe i interesujące. Jeżeli również nie chcecie, aby połowa pań pachniała podobnie jak Wy, to jest idealna propozycja dla Was. Naprawdę. Nie mogę się wysłuchać, jak ja mówię. Także Hugo Boss Alive Absolute. No i teraz słuchajcie coś z propozycji arabskich. Jest to Shagaf Oud Aswad. Wybrałam akurat te, dlatego że są one słodkie, różane, ale jednocześnie mają piękną głębię w sobie. Jest to świetny uniseks, dlatego panowie też mogliby je nosić. Nutki. Róża, szafran, nuty drzewne, tymianek, róża, ud, patchoula, kmin, kolendra, jaśmin, ud, skóra, bursztyn, drzewo, sandałowy, wanilia i piżmo. Nie bójcie się tego udu. Naprawdę nie bójcie się tego udu, ponieważ został on tutaj naprawdę pięknie podany. W otoczeniu tych wszystkich nut zapach sprawia, że będziecie na pewno czuć się dobrze, wyjątkowo, nietuzinkowo. Z całą pewnością ta odrobina słodyczy, którą tutaj poczujecie, Was ukoi, wpędzi Was w taki
troszeczkę nostalgiczny nastrój, ale jednocześnie dadzą one Wam duże poczucie bezpieczeństwa. Bardzo mi się podoba. Uważam, że jest dostojny i świetnie się spisze. Kolejna propozycja arabska jest to ud patchouli. Ud patchouli jest zapachem bardzo mocnym, bardzo intensywnym, z ogromną projekcją i trwałością. To jest taka kompozycja, którą zakładają osoby, które chcą być zauważone, które chcą, aby były wyczuwane. Więc z całą pewnością one Wam to dadzą. Mamy tutaj dym, nuty drzewne, nuty zwierzęce, ud, patchoule, cedr, czarny pieprz, bursztyn, wanilię i czarne piżmo. Słuchajcie, u mnie, na mnie to jest zapach przede wszystkim patchoulowy. To jest taka ziemista patchoula, sprawiająca wrażenie takiej mokrej, wręcz wilgotnej. No mówię, w klimaty idealnie się wstrzeliwuje, ale trzeba lubić taki zapach, trzeba umieć go nosić, bo wierzcie mi, naprawdę wszyscy będą Was czuć. Wszyscy, wszyscy, obojętnie gdzie nie będą stać, będą Was czuć, ponieważ on się niesie z wiatrem, pięknie pracuje na dworze, także dawam to, jeżeli o to Wam oczywiście chodzi, z całą pewnością będziecie wyczuwani. I to jest, słuchajcie, wszystko. Ja nie chciałabym, żeby ten filmik był dzisiaj taki zbyt długi, bo wszyscy mamy nasze przemyślenia, wszyscy mamy nasze plany, wszyscy, mam nadzieję, bezpiecznie dotrzemy na cmentarz i z tego cmentarza wrócimy, czego Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie życzę. Pozdrawiam. I do następnego razu. Spokojnych świąt.